Swoje 90-lecie obchodziło przedszkole numer 1 Promyczek w Czerwionce Leszczynach. W ramach obchodów zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej, po której w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym oficjalnie rozpoczęto uroczystości związane z jubileuszem placówki. Przygotowaliśmy oprócz występów dzieci, wiadomo, hymnu, tańców, przygotowaliśmy także dużo prezentacji takich, które promują też nasze przedszkole, pokazują historię przedszkola, bo to już 90 lat od samego początku, jak to było pokrótce, no i na końcu mały poczęstunek. Jednak trzonem przedszkola są nauczyciele i dyrekcja. Dzięki ich zaangażowaniu, wsparciu i chęci najmłodsi przychodzą do przedszkola z uśmiechem. 90 lat to nie tylko dzień dzisiejszy, ale to olbrzymia ilość tych dzieciaków, które się przez to przedszkole przewinęło. To olbrzymi obszar związany z kadrą pedagogiczną. To pracownicy administracji i obsługi. To wszyscy rodzice. Przedszkole Promyczek ma na swoim koncie wiele zasług i bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Jednak istotną kwestią w każdej placówce jest również kuchnia, która jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że szczerość u dzieci jest na pierwszym miejscu. Razem z paniami kucharkami dbamy o bezpieczeństwo dzieci w zakresie wyżywienia. Bardzo ważna rzecz. Myślę, że rodzice doceniają nasz trud. Stale rozwijamy się, wychodzimy rodzicom naprzeciw, realizujemy diety zgodnie z zaleceniami. Podczas uroczystości wręczono kwiaty i nagrody, a burmistrz Czerwionki Leszczyn z okazji jubileuszu przedszkola podarował 5000 zł do wykorzystania na dowolnie wybrany cel przez placówkę. Tylko i wyłącznie gratulacje, podziękowania właśnie dla tych wszystkich, którzy to, co jest związane z przedszkolem tworzą. Aktualnie przedszkole numer 1 w Czerwionce Leszczynach w 5 oddziałach integracyjnych i 2 ogólnodostępnych wychowuje 141 młodych mieszkańców gminy.